jestem już z powrotem, witam was bardzo serdecznie. Bart z tej strony. Słuchajcie, skończyliśmy kampanię Akademii. Mamy zacząć sobie następną i teraz co byśmy zaczęli? Zobaczmy co w ogóle... Tak, Akademia, tak jak widzimy, skończyliśmy. Cztery misje były. Nekropolię też mamy, tu było 5. Tu mamy co? Przystań też załatwiona. Loch. Mamy tutaj kampanię do zrobienia. Tu mamy twierdzę, też mamy kampanię do zrobienia. Mamy jeszcze Sylwan też do zrobienia. O Sylwanem dawno nie grałem. I tu mamy przystań. Ta kampania to jest taki tutorial. Ja jej nie rozgrywałem, chyba. Nie kojarzę. W każdym bądź razie na razie to sobie zostawimy. I teraz zastanawiam się, chyba sobie Sylwanem byśmy zagrali. Dawno nie grałem w ogóle tym zamkiem. Ja opowiem wam o wyprawie. O wybranym przywódcy, którego nikt nie chciał i nikt nie oczekiwał. No i dobra, historia Sylwana opowiedziana przez Lasira. Odyseja z zmierzchu, niezbadane są ścieżki smoków i często trudno w pełni pojąć ich działania. Poziom sobie domyślny, zostawiamy trudności normalne i rozpoczynamy sobie kampanię. Opowiedz mi swą historię. Cokolwiek przyjdzie mi teraz uczynić, jednego nie wolno nam lekceważyć. Przejmus ma poparcie Kościoła Światła, a ja nie. Masz w szeregach Kościoła wielu stronników, książę Iwanie. Opowiedzą się za tobą, gdy nadejdzie czas. Taką mam nadzieję, Murazel, i doceniam twoje starania w przekonywaniu ich do naszej sprawy. Ale co z Eleratem? Jak dotąd milczy, ale może to dlatego, że odpowiada mu Szejmus, zasiadający na tronie. Na co mam liczyć, skoro smoki i tak rozstrzygnęły już o naszym losie? Los dzieło własnych rąk czyni. Ork Kente słusznie prawi, panie. Niezbadane są ścieżki smoków i często trudno w pełni pojąć ich działania. Rozważałem, jakiej rady mogę ci udzielić, panie. Ale chyba lepiej przytoczę elfią opowieść, która pasuje jak znalazł. Rowena z rodu jednorożca wielce cię poważa, Lasirze. Rad wysłucham twojej opowieści. Co mogę? Ano, możesz przeciągać i upuszczać zaklęcia z księgi na pasek skrótów po lewej stronie ekranu. Szlachetni państwo, słyszeliście o ludzie, który zwie się Szaldanami? To morskie elfy. W rzeczy samej, nasi kuzyni żeglarze, którzy przemierzają oceany Ashanu. Opowiem wam historię młodego Szaldanina. Obcy znali go pod imieniem Wisloth, lub po prostu Wis. Był on najstarszym synem słynnego kapitana i wielkiego bohatera, Osrad Ilrena. Starzejący się Osrad Ilren jął rozmyślać nad swoim odejściem. Nie było tajemnicą, że to Wis zostanie jego dziedzicem. Nikt nie zapytał wszak Wislota, czego on pragnie. Gdyby tak było, odrzekłby, że nie interesuje go skeda po ojcu. Czegóż więc dla siebie zamarzył, spytacie? Tego nie wiedział jeszcze nawet sam Wislot. Aż w końcu smoki najwyraźniej znudziły się oczekiwaniem na jego decyzję. Jak wszystkie morskie elfy, Wis był świetnym żeglarzem i doskonałym pływakiem. Ale tej nocy gniew Szalasy był tak wielki, że nawet on drżał o swoją skórę. Ostatnim, co zobaczył, nim stracił przytomność, był jego statek, pochwycony przez sztorm. Ile dni Wislot dryfował, mając za towarzyszy jedynie głód i pragnienie. Gdy się ocknął, leżał w piasku na nieznanym wybrzeżu. Mógł przeklinać smoki, ale był im wdzięczny, że żyje. Sylana i Szalasa okazały mu łaskę. Ciekaw, dokąd też przyniosły go wyroki losu, Wislot ruszył przed siebie. Wislot. No dobra, muszę zapamiętać wymowę tego imienia. Wislot. Zaczynamy. Zobaczmy w ogóle, co my mamy. O, zadania mamy. To zobaczmy sobie zadania najpierw. Główny rozbitek. Statek Wislota rozbił się w pobliżu tajemniczej wyspy. Bohater powinien rozejrzeć się po okolicy i dowiedzieć się, gdzie rzucił go los. Badaj otoczenie. 1000 punktów doświadczenia. Nie strać Wislota, zostanie przeniesiony do gry na następnej mapie. Czyli musimy sobie tego bohatera rozbudować do maksymalnego poziomu. Najlepiej, żeby nam po prostu było łatwiej w następnych misjach. Teraz zobaczmy samego bohatera. Co my tu mamy? Większy żywioł ziemi, jednostka specjalna albo specjalistyczna, oblężnicza. I mamy co? Morski
elf pirat. Walczyliśmy z takimi. Muszę poznać te jednostki, bo ja ich po prostu nie znam. Stworzenie zawsze trafia dwa razy. Zaatakowani przeciwnicy mają możliwość dokonania odwetu po pierwszym trafieniu. Okej. Walcząc na statku, stworzenie otrzymuje. O, fajne. Tylko, że na statku chyba nie będziemy walczyć. Dobra. Zobaczmy, co my tu możemy... No, możemy się rozejrzeć. O, truchta szybko. Dobra, tu nic nie ma. Dajmy turę. O, tu nawet przeciwników żadnych nie mamy. Nic nie ma. O, mały ruch ma. O, dobra, coś jest. Kto ty jesteś? Nic nie mówi. To idziemy. Pierwszą istotą, na jaką się natkną, był samotny jednorożec, pasący się w chłodnym cieniu drzew. Ku zaskoczeniu Wyslota, dumne zwierzę dało mu się osiodłać. Gdzie są oswojone jednorożce, tam często są i elfy. Wiesz, ta opowieść zaczyna mi coś przypominać. Teraz pojawią się białe tygrysy. Nie ma w tej historii żadnych tygrysów, książę Iwanie, ale obiecuję, że nie będziesz zawiedziony. No dobra, znaleźliśmy jednorożca. Cokolwiek on nam daje? Co nam daje? Gówno daje. Dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, co się dzieje. Chyba, że nam ruch daje większy. O, proszę. Możemy w końcu coś powalczyć. W ogóle, czy ja magię jakąś dysponuję? Okej. Okay. Się naczarowałem. Zobaczmy, co mamy na górze. Jest to ognisko. No, ale ja nie jestem w stanie ich, kurde, rozwalić, no. W sumie, ilu my mamy tych piratów? 12. No nie mam szans, ani czarów, ani nic. Dobra, na razie następnie sobie... Wyslot napotkał stado jeleni zmierzchu, cicho przemykające przez las. Postanowił podążyć ich śladem, gdyż zdawały się wzywać go do siebie. Dobra, chcą nas gdzieś zaprowadzić, to już wiemy. Zobaczmy, o, na pewno Rakshasa. Dobra, idziemy dalej. O, tu coś jest, ślepa kapłanka, to nam się przyda. No co, idziemy za nim. Tu. Chociaż te są słabe, te jednostki. Tych moglibyśmy... Ale kurde, dobra, poczekajmy. Nie będę na razie walczył, bo ja wiem, że no ja nie mam armii, nie mam jednostek strzelających. Nic nie mam. O, właśnie. Teraz zmienia to postać rzecz. Zobaczmy sobie. Tego misia. Słoneczny jeleń. Stworzenie elitarne. Zobaczcie, mocne 130 życia. Stworzenie jest odporne na wszystkie rodzaje redukcji ruchu. Stworzenie i sąsiadujące z nim sojusznicze jednostki mają plus 20 do morale i do szczęścia. Taka jedna jednostka już nam robi tutaj różnicę. Możemy się teraz tu, o właśnie, uczepić. Nasze kalifa? Już troszkę złota znajdziemy. Przyda się jeszcze złoto na początek. Teraz co? Będziemy się tu wracać. Nie będziemy się tu wracać. My sobie w razie czego później tam pojedziemy. Jedziemy tu w dół. Jelenie zaprowadziły Wyslota i jego wierzchowca na niewielką polanę. Wróżki i chochliki tańczyły tam wokół menhira, porośniętego mchem i roślinnością. Choć był morskim elfem, Wyslot na tyle dobrze znał zwyczaje elfów zamieszkujących stały ląd, by rozpoznać głaz smoczej żyły, wskazujący na podziemną rzekę smoczej krwi, źródło wszelkiej magii. Jeśli w okolicy były inne elfy, to na pewno spotkałby je na przecięciu smoczych żył, gdzie magiczna moc jest największa. No właśnie, to już wiemy, gdzie się udać. Najpierw sobie weźmiemy, o, 25. Wiem, że to są dosyć słabe jednostki. Z tego, co pamiętam, infy, no, są słabe. Ale zawsze jakieś są. Na daną chwilę to tak naprawdę każde jednostki nas ratują. Dobra, idziemy. Tędy mamy się poruszać, ale jest złoto po drodze, weźmiemy sobie.
złoto. Jakaś tam walka. Na razie walki staram się odpuszczać. Tu widzę jakieś kubka złota. O! Bardzo dobrze. Następne dwa to są chyba nieulepszone, te jelonki, czy jak one się tam... Łanie, właśnie łanie, księżycowe łanie. I słoneczny jeleń, tak, to jest ulepszona jednostka. Dobra, ale już jest fajnie, już jest ciekawiej. Teraz chyba byśmy mogli tutaj... Jest sporo tych kościotrupów. Dobra, na razie idziemy. Dla skrzyni złota nie warto tracić jednostek. O, proszę. Mamy tu jakiegoś elfa. Wędrując od głazu do głazu, Wyslot dotarł wreszcie do kamiennego kręgu. Tego właśnie szukał. Węzła smoczych żył. Zbliżając się do monumentu, zauważył postać, która medytując siedziała obok największego z głazów. Mimo swych srebrzystych włosów, niewiasta odziana w szaty druida zdawała się być niewiele starsza od niego. Wyslot zeskoczył na ziemię, a ona przeszyła go spojrzeniem swych bursztynowych oczu. Z jej spojrzenia biła duma i hardość, ale Wyslot dostrzegł jeszcze coś. Głęboką, dobrze mu znaną samotność. Kurde, dobrze, że ten Wyslot taki jest spostrzegawczy. Dobra, mamy... Co zbadaj otoczenie? To badamy. Nie należysz do mego ludu. Zwę się Wyslot. Płynąłem statkiem. W czasie sztormu wypadłem za burtę i smocze żyły doprowadziły mnie aż tutaj. Szaldanin. Od wielu, wielu księżyców nie widzieliśmy żadnego z was tak daleko na północy. Nie musicie kłopotać się mym losem. Czy w okolicy jest jakiś port? Wędruję od wielu dni. Chyba na nogach Falisty. Falisty? Mówisz o jednorożcu? Lubi cię, więc jesteś godny zaufania. Zapraszam do mego obozu, Szaldaninie. Dziękuję, pani. Powiesz mi, gdzie jesteśmy? Czy to Irolan? To archipelag Zmierzchu. Jesteś dalej od domu, niż ci się zdaje. No dobra, to przynajmniej wiemy, gdzie jesteśmy. Co mamy? Podążaj za Danan do posterunku Sylwanu. Okej. Widać, że jest to kawałeczek drogi stąd. Ale moglibyśmy sobie tutaj najpierw zobaczyć, czy coś ciekawego nie ma. O, właśnie. To tam poczekaj na mnie troszeczkę. O, kopalnia złota. To by się przydało. Tylko mam kurde takie siły, że spróbuję mi zawalczyć. Dobra, mamy nowe umiejętności. Co my w ogóle tu mamy? Eksplorację, o Jezu. Nie. Przywództwo, zemsta natury. Atak bohatera dodatkowo nakłada piętno na trafione stworzenie. Każde napiętnowane zwierzę posiada także ruch zmodyfikowany o jeden. Co to balista Sylwan nakłada piętno na swój cel? Chyba, że obronę. Dobra, możemy zacząć od obrony albo przywództwo. Dobra, zaczniemy od obrony. Niech te jednostki będą mocne. Idziemy dalej. Tu troszkę golda widzę. Ja bym sobie tutaj jeszcze chciał pobuszować chwilkę. O, to by się przydało. No dobra, zawalczmy z nim. Zagrać. Nie znam tych jednostek, więc może być różnie. Ale zobaczymy. Za bardzo co ustawiać nie mam. Okej, tutaj nic nie mamy. Na pewno walimy. No i co? Skipujemy. Skip. Też jednostki atakujące, wręcz to skip. I skip. Trochę oni się pierwsi ruszą. Thank you.
przodu. Nie chcę zablokować tym właśnie od trasy. Tak powiem. Ten odwet mama. Ale dobra. Jedziemy w tego. Teraz bym chciał, żeby ten miał. Masz tego HP jeszcze 80. Dobrze. Więc ładujemy teraz tego. Jelonków naszych, łani i tak dalej. Te jednostki mi się wydają najbardziej kluczowe. Dobra, może tak byśmy... Tych dwóch... Ten jeden, tych dwóch rozwiązali. Teraz co? Może by tak... tą piąteczkę zaatakować. Jeżeli w swej zwykłej turze albo turze morale sojusznicze stworzenie nie zaatakowała, nie użyła aktywnej zdolności, otrzymuje plus 6 do obrony. Okej. Okay. Lokalnej straży plus 3 zdrowia dla stworzeń sojuszniczych. A to można by było wziąć na początek. Budki założone, założone. Dobra, mamy ruch dalej. To blisko. Tutaj co iść nawet. Może jednak pojedziemy za nią. Dobrze, patrzę, czy coś tam. O, skrzynie. Jakieś surowce. Troszkę złota. Tu widzę, z tymi sobie nie poradzimy. No, straciliśmy, kurde, troszkę naszej armii. Jakby nie było.
chciała dać miasto. Lady Danan, kim jest ten nieznajomy? Wszystko w porządku, Sylraelu. Falista znalazła kolejnego rozbitka. To Szaldanin. Wyslot, do usług. Morski elf, co? Może Sylana postawiła cię na naszej drodze, by wybawić nas z opresji? Żeglarz, co ledwie uszedł morzu, nie budzi wielkich nadziei. W czasie sztormu każdego może zmyć za burtę. Co to za opresja? Jesteśmy rozbitkami, Szaldaninie. Tak jak i ty. Płynęliśmy na wyspę Smoczej Mgły, ale nasz statek wpadł w wir i został rzucony na skały na północ stąd. Zbudowaliśmy nowe statki, ale wszystkie zostały zatopione. Cały ruch wokół wyspy kontroluje plemię cyklopów zamieszkujących urwiska. Cyklopy? Potrafią być sprytne. Nie jest was za mało, żeby przegnać je z klifów? Pomijając wspinaczkę, która byłaby samobójstwem, jedynym sposobem na dotarcie do nich jest ponowne pożeglowanie przez wir i zacumowanie po drugiej stronie wyspy. Nie wiem, czy trafiłem w to miejsce z woli smoków, ale nie zatrzymają mnie tu ani cyklopy, ani wir. Dobra, więc jednak będzie jakaś walka. Mamy wir. Widzę jeden, drugi. Dobra, 1000 punktów doświadczenia. I nowe zadania, zobaczmy sobie. Zbuduj statek. Zebrano drewno, złoto, ruda. Czyli mogę zbudować tak naprawdę już. No i to tyle na razie. Dobra. Mamy miasto, więc najpierw byśmy zaczęli od miasta. Zobaczmy, gildia magii, kowal. Aha, tu mamy teraz poziom miasta trzeci, czyli tak musimy zbudować sobie, co tu mamy, święty gaj, dryady, nimfy, gildia magii. Ja tu sobie gildię od razu postawię. Jaki on ma poziom, a skąd ja mam kurde wiedzieć? Wejdźmy sobie, sprawdźmy. Gdzie to jest tu? Przywództwo, obrona i zew natury. No to ma faktycznie magii tyle, że magia, magia. Cholera. Właśnie. Weźmiemy sobie magię powietrza, może. Wybuch błyskawicy, star czasu, jasnowidzenie, zamieć, regeneracja. To tak średnio, żeśmy tutaj zakończyli z nimi. A, mamy drugiego modera, teraz widzę. Kasę tam masz? Dawaj jednostki. Łowców też dawaj. Super. Dobra, do ciebie wysyłamy, moja droga. Tu widziałem. To jest nasze? Nie jest nasze, to na pewno jedziesz w tą stronę. Ojojojojoj. Nie jedziesz w tą stronę. Czy my sobie z nimi poradzimy? O, na pewno sobie poradzimy. Cholera, dobra. To jedziemy inaczej. Tu mogę chyba, a tu mogę zbudować ten statek. Tu mamy drewno, tu mamy ostania, będzie się na pewno przydawać. Dobra, wszystko po troszeczku, powoli, nie ma co się śpieszyć. Zbieramy na razie surowce, budujemy budynki, na przykład tak jak zbrojmistrz. Na pewno mamy szansę z nimi. Zbieramy wszystkie surowce, a później będziemy... Wejdź, stop! Tędy nie przejedziesz. Tędy przejedziesz. Tu mamy łanie do wzięcia. Zbudujemy sobie teraz co rady miasta, oczywiście. To nam zwiększy przychód. Co i tura? Dobra, to ty może jednak... A możesz jechać ty po te łanie. O, 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 jak się fajnie przyłączą. Zabójcze, ale się przyłączą. Dobra. Co to jest? Niebezpieczna jaskinia.
To jest niebezpieczne, nie będziemy tam wchodzić. Nie mogę się tam ruszyć. O, tutaj mamy kopalnię rudy. Przyda się nam, myślę. I teraz byśmy, co no może w kurde te jednostki byśmy w końcu zaczęli sobie budować. Tylko. O, proszę, przepraszam, wkrusowa jest tutaj podwójna, będziemy się zbudować. Latarnia morska. Żeby ją szybciej, to na pewno byśmy chcieli to wziąć. Teraz tak, stajnie sobie odwiedzimy. Natomiast ty zbieraj tutaj co możesz. O, następne jakieś jednostki. I co zbudujemy sobie? No, zbudujemy sobie diamagi, stajnie konnicy. A kałowce będzie potrzebne. No, zbudujemy na razie tutaj święty gaj. W tym tygodniu i tak będziemy starali się zbudować jak najwięcej jednostek, więc nie ma znaczenia, które będziemy teraz budować. Bierzemy te jednostki. Surowce. W sumie tu też możesz kowala odwiedzić. O, tutaj byśmy też kowala odwiedzili. Jest moc. Tutaj nam nic więcej się nie przyda. Troszkę drewna. I co? Pojedziemy po jednostki sobie. A my byśmy sobie... Fontanna odnowy... No może tego kowala byśmy teraz zbudowali. Tutaj trzeba będzie jeszcze... Dobra, no zobaczymy. Na razie mamy co budować, więc... Surowce zbieramy. No proszę. Następna jakaś armia. Ale gdzie możemy jechać, to jedziemy. Dobra, odwiedźmy sobie zamek. Zbudujmy sobie teraz co? Chatkę łowców. Mamy za to trochę map. To są jednostki strzelające i bardzo się z tego cieszę. No mam już w tyłu. Gdzie my możemy z taką siłą uderzyć? O, tutaj będzie jedna chyba. I kopalnia złota. To tutaj byśmy sobie uderzyli w pierwszej kolejności. Już tam będziemy. Szybka bitwa. O, takie straty mogę ponieść. Jeżeli chodzi o najsłabsze jednostki, to ważne, że kopalnię złota mamy. Tutaj odwiedziliśmy, teraz może tu? Nie bardzo. Tych też sporo. Tutaj to nawet nie mam co marzyć na razie. Ale możemy sobie skoczyć tu. Albo pojechać w stronę zamku. Weźmiemy sobie zaraz od tej wioski, którą ona zabrała. Może tam szaleństwa jakiegoś tam dużego nie ma. O, tutaj mamy magię. Ale zawsze to coś, tak? Strzelnica łuczników będzie więcej, ale tu bym chciał uderzyć w kamienny krąg. Dlatego potrzebuję wielkich magów poziomu 2. I tak będziemy robić. Żeby jak najszybciej zbudować... O, mam niewydane punkty, teraz widzę. Co nam tu daje? Obronę bohatera. Bardzo dobrze. Niech ma chłopawina tutaj jak najwięcej obrony. Kurczę, gdzieś by się przydało go jeszcze wysłać, zanim on do tego miasta pojedzie. Żebyśmy tutaj sobie poradzili z tymi. Zawsze tu troszkę surowców wpadnie, troszkę złota. Złoto na razie się przyda. Tych to jest sporo, kurczę. No. To zajęte, zajęte. No, mamy jakąś skrzynię, jedziemy po nią. Mamy 2 dni akurat. A my co, weźmiemy sobie tutaj troszkę magii, troszkę surowców leży. Tutaj możemy coś, no nie bardzo, tu mamy jakąś rudę. Ale tu na razie bym się nie wybierał, skrzynia jest.
budujemy. O. Teraz ten cel lustrzy. Tajemniczy staw. Dobra, odbierzemy. Mamy jeszcze dwa dni na zbudowanie jakichś jednostek. Tu, to no, tu moglibyśmy się spotkać jakoś, myślę. O, właśnie. Co tu masz? Masz tych dwóch, przydadzą się, tych ośmiu, no już tam słabiej, ale zawsze to coś. Dobra, ciebie możemy wysłać z powrotem. Widziałem jakąś rudę. Odkryjesz przy okazji mapę, a my sobie dalej tu pojedziemy, tu gdzie mieliśmy jechać. Na szybką bitwę. Nie zatracić czasu. Strat robimy. O, możemy sobie awansować przy okazji. Zobaczmy, co to jest. No, to jest fajne. Sojusznicze stworzenie, które użyło akcji obrony, będzie wykonywać odwet uprzedzający. Uskok. Sojusznicze stworzenie otrzyma plus 6 do obrony przeciwko atakom dystansowym. To jest lepsze. Dobra, a już chciałem turkę oddać, a tu jeszcze trzeba zbudować. Do przymilitarnego siedliska plus 7 druidów lub wielkich druidów na tydzień. Są strzelające i ja bym chciał tych druidów. Ja lubię jednostki strzelające. Ale najpierw może byśmy zrobili sobie tak tych. Co tu nam brakuje? Tego nam brakuje. Raczej nam się nie uda. Dobra. Złoto. No i na razie chyba trzeba będzie wrócić do zamku. Weźmiemy sobie nowe jednostki. W ogóle coś tutaj byśmy zbudowali najpierw. Łuczników więcej moglibyśmy sobie zrobić, albo druidów chyba lepiej. Weźmiemy sobie ten kamienny most. Wiem, że nie mogę zbudować. Od razu sobie tu porekrutujemy. Ojej, ciara. To jest tam też... A, to nie ta jednostka, powoliłby się. Dobra. Teraz tak, ty, to weź się rusz jeszcze tutaj. Dobra. Oddajemy turkę, mamy nowy tydzień, jest kółki. Słuchajcie, ja wam dziękuję za tego streama. To się wszystko i tak na YouTubie pokaże. Mam nadzieję, że to się dobrze tutaj wszystko nagrało. Tak czy siak, dziękuję wam, zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć.